Witajcie w programie Tylko Premiery. Dzisiaj mamy dla Was recenzję dość egzotycznej produkcji prosto z kolorowych Indii, czyli film pod tytułem Nieustraszona. Czy Bollywood potrafi robić coś innego niż tańczenie do skocznych szlagierów i śpiewanie o miłości? Zobaczmy. ~40 000 osób jest rocznie porywanych w Indiach. Co 8 minut z ulic znika tam jedno dziecko. Wokół osi porwań właśnie rozgrywa się dramat policyjny, którego bohaterką jest piękna Shivani. Twarda policjantka z krwi i kości bierze sprawę zaginięcia dziewczynki w swoje ręce. Shivani Shivaji Roy, Crime Branch Mumbai Senior Inspector. In Delhi ke ek bade drug aur child trafficking syndicate ke bare mein information lekar aayi. Przy pomocy kolegów z Wydziału Kryminalnego, powolną i mozolną pracą policyjną, rozwiązuje kolejne supły w sieci mafijnych rozgrywek, by dopaść w końcu tajemniczego bossa, który kieruje całą operacją. Innymi słowy, dużo biegania z pistoletem, przesłuchań czy detektywistycznych zagwozdek. Niestety, jak na film prawie dwugodzinny, akcji tu niewiele, a gdy już jest, to niestety wykonana w sposób iście bollywoodzki, czyli bardzo sztuczny, z dziwnym montażem i ujęciami. W tańcu radzą sobie świetnie, z pościgami jest niestety gorzej. Nie uświadczymy tu natomiast typowej hinduskiej stylistyki, ba, film jest wyjątkowo szary, miejscami brudny i mroczny. Sceny gwałtów na młodych ofiarach mafii nie są może zbyt obrazowe, ale niewygodnie zapadną wam w pamięć. Piari wapas de. Pehle manga hota na yaar, to possible bhi tha. Us ladki ne bahut kuch dekh liya. Nie wiem, czy taka jest maniera tamtejszych aktorów, ale wzorem dla większości z nich musi być sam Pinokio, bowiem każdy gra jak totalne drewno. Nawet główna bohaterka, mimo swojej urody, odtwarza rolę niczym bohaterka z reklam proszku do prania. Film, mimo bardzo ciekawej tematyki i mocnego wydźwięku, ogląda się z pełną dozą znudzenia, a niekiedy rozbawienia, gdyż sztuczność poszczególnych scen jest niemalże namacalna. Innymi słowy, oglądanie tego filmu trochę boli. It's a lot of anger, man. Na wyróżnienie natomiast zasługują zdjęcia autorstwa naszego rodaka Artura Żurawskiego, który wykonał fachową robotę. Muzyki staram się nie oceniać, bo fanem Bollywoodu nie jestem, więc stylistycznie żaden utwór, jak dla mnie, nie pasował do oglądanej sceny. Sher ka shikar karna ho, to sher. Nieustraszona to film traktujący o ważnym i wartym nagłośnienia temacie handlu żywym towarem. Niestety, patetyczne, momentami niesamowicie przerysowane kwestie i aktorstwo godne rosyjskiego Hobbita zabiły całą przyjemność z oglądania tego nomen omen oryginalnego jak na Bollywood filmu. Daję 4 gwiazdki i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś obejrzę film w tych klimatach, ale lepiej wykonany. Dajcie znać w komentarzach, który film najbardziej Wam się podobał w ostatnich tygodniach. Subskrybujcie kanał i klikajcie lubię to na Facebooku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie o innych naszych kanałach, m.in. Ponka, gdzie znajdziecie dużą porcję dobrego humoru. Ciao!